Joanna Gralka, zapraszam na wtorkowy RS News, a w nim najciekawsze informacje z regionu. Jeszcze w tym roku zacznie się budowa szczecińskiej kolei metropolitalnej. To nowe linie łączące Szczecin z Policami, Goleniowem, Stargardem oraz Gryfinem i nowe stacje, na przykład przy Kusłońcu, nad Odrą i na Łasztowni. Koszt budowy SKM-ki to 740 milionów złotych, a umowa z PKP została podpisana właśnie teraz. Nie będzie to siedziba nowej albo dotychczasowej instytucji kultury, a miejsce pod wynajem na wydarzenia kulturalne. To o remontowanej willi Lęca. Miasto informuje o przeznaczeniu XIX-wiecznego budynku w Alei Wojska Polskiego. Po zakończeniu remontu mają się odbywać tam wystawy, spektakle teatralne oraz występy kabaretów. Koniec modernizacji jeszcze w tym roku, a my do tematu będziemy wracać, kiedy tylko poznamy szczegóły. Nie raz, a dwa razy kibice będą mogli obejrzeć siatkarską reprezentację Polski w Szczecinie. Według początkowych planów otwarty miał być tylko jeden mecz z Belgią, drugi miał być zamkniętym sparingiem. Jest jednak duże zainteresowanie miłośników siatkówki, więc ci wejdą do Netto Areny 4 i 5 września i to będą ostatnie szlify przed Mistrzostwami Świata. Najtańsze bilety na mecze w Szczecinie kosztują 29 zł. Spędzą w Bałtyku 3 doby, aby wpław dotrzeć z Kołobrzegu do Szwecji. To 6-osobowa sztafeta, która wyruszyła w 170-kilometrową podróż. Uczestnicy zmieniają się co godzinę i planują dotrzeć do celu w piątek nad ranem. Przez cały czas trwania wyzwania są patrolowani przez jednostkę asekuracyjną. Tak, kończymy wtorkowy RS News, kolejny już jutro po południu. A najświeższe informacje sprawdzajcie i komentujcie na radioszczecin.pl i słuchajcie nas na falach radiowych. Do zobaczenia.